Tak. No, dzisiaj jest 16 listopada 2022, to mamy dowodem prosto po posiedzeniu sądu. Jaki wynik tego posiedzenia? Tak, proszę. No, wynik jest zadowalający. Cieszymy się tego niezmiennie, że zażalenie zostało podtrzymane. Do dalszego rozpatrzenia, do dołączenia wszystkich dokumentów, które powinny się znaleźć w aktach, dziennik budowy, wszystkie inne dokumenty. No i rozpytanie świadków nie telefonicznie, tylko przez zawiadomienie i przez złożenie osobiście obszernych tego rodzaju dotyczących sprawy wypowiedzi. Chodzi tylko o to, żeby potwierdzić fakt, że od tego dnia, gdzie się zaczęła budowa niby rzekomego wpisu w dzienniku od 2018 roku, my podtrzymujemy cały czas i wszyscy świadkowie twierdzimy jednoznacznie, że nie było żadnych prac, bo my tam mieszkamy, żyjemy. Co inwestor po prostu przekłamał, zrobił antydatowanie w dzienniku o rok czasu i stwierdził, że budowa zaczęła się 20 któregoś września 2018 roku, co jest absurdem i nieprawdą. Także myśmy swoje racje podtrzymujemy i cieszy nas to niezmiennie, że są na nasza strona i sprawa została do ponownego rozpatrzenia. I nakazał prokuraturze dokonać tych właśnie czynności. Tak, tak. No, my możemy podziękować tylko to, że stowarzyszenie przez okres 10 lat, praktycznie 11 już lat walki o swojej sprawie, że znajdzie się ta sprawa do ponownego rozpatrzenia, ale my żeśmy to wszystko już jak gdyby pokazywali w tym 12 roku, dlatego nie powstało to stowarzyszenie dzisiaj ani za 5 minut, tylko 11 lat żmudnej walki z wiatrakami, można powiedzieć. Cieszymy się niezmiernie, że sprawa znajdzie jeszcze raz finał po prostu w sądzie i dojdzie do tego, że dokładnie zostaną zbadane aspekty, które praktycznie rzecz biorąc od początku do końca mówimy i mówić będziemy stanowczo, że żadnych prac przed wpływem tego terminu nie było, a prace zaczęły się w 2021 roku w marcu i zostały jak gdyby zrealizowane. Wiatraki stoją, kręcą się, a de facto wiemy z naszych źródeł, że nie mają żadnego pozwolenia, tylko działają na pozwoleniu czasowym. Także czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Dziękuję. Gratulujemy, dziękujemy bardzo.